Witam w kolejnym odcinku Game Troll TV i na początku zaznaczę, że totalnie nie spodziewałem się tak gigantycznego zainteresowania najlepszą 50-ką gier, które właśnie Game Troll TV organizuje. W dużym skrócie dla tych, co jeszcze nie wiedzą. Tutaj śmigną Wam jak zwykle maila, który... Proszę, żebyście przesyłali swoje 5 typów gier. Do 13 lutego, 18 lutego będzie pierwszy odcinek, a w ostatnim odcinku dla tych wszystkich, którzy wezmą w tym udział i zasubskrybują kanał, jest nawet nagroda, mianowicie Władcy Podziemi, w takim mini losowaniu dla wszystkich tych, którzy właśnie będą subskrybować i przyślą te swoje typy. To był taki duży skrót. Wracając do treści tego, co dzisiaj będziemy robić, mianowicie będę recenzował grę pod tytułem Space Mission, gra, której jakoś niespecjalnie uświadczyłem, ba nawet jej nie znałem, o zgrozą. Dopóki moja połowica nie przesłała mi tejże gry, to zupełnie nic o niej nie wiedziałem. W dużym skrócie również. Jest to gra, w której zasiadamy za sterami, stajemy się kapitanem jakiegoś statku, który ma za zadanie, no... znaleźć coś na planetach, które do tej pory zostały odkryte. No właściwie niespecjalnie jakoś nowatorskie podejście do tematu, ale ma to jedną niesamowitą zaletę, która skusiła mnie i dużą część moich znajomych. Mianowicie to wszystko dzieje się w kosmosie, a plusem jeszcze kolejnym jest to, że jest naprawdę fajnie wydane. Czy to wystarczy, żeby to była dobra gra? Zobaczcie sami. Instrukcja w kilku językach, ale jak już dojdziemy do właściwego, to czeka nas lektura 8 dobrze napisanych stron. Cała gra toczy się na 8 z 12 planet, a ośrodkiem wszystkiego są wrota, przez które będziemy się dostawać na kolejne planety. Każdy gracz otrzymuje mało fajerwerkowy, ale zawsze statek kosmiczny. Otrzymujemy także karty, które posłużą nam do wykonywania akcji. Efekty naszych działań będziemy zaznaczać dwustronnymi żetonami, z jednej stacja kosmiczna, z drugiej po prostu nasz znaczek. I na koniec to, o co chodzi w tej grze, czyli żetony odkryć, a jest co znajdować. W grze Space Mission wcielamy się w kapitanów statków kosmicznych, którzy na odkrytych już planetach starają się odnaleźć rzadkie minerały, wodę, artefakty obcych lub ich samych, czy co tam ciekawego popadnie. W trakcie gry będziemy krążyć po planetach, starając się zapamiętać, co na każdej z nich się znajduje, a kiedy uda się nam dobrać odpowiednią kombinację kart na ręku, będziemy mogli zbudować stację kosmiczną i zabrać odkryte wcześniej skarby. W zależności od liczby graczy, z chwilą kiedy odsłonimy pewną liczbę żetonów w przestrzeni kosmicznej, gra się kończy, podliczamy punkty i wygrywa ten, co ma ich najwięcej. Przygotowanie do gry jest dość proste, a dzięki pomyślanej wyprawce też szybkie. Tasujemy planety i wokół kosmicznych wrót, na których lądują nasze statki kosmiczne, kładziemy 8, reszta do pudła. Przy każdej planecie kładziemy wcześniej tasując 8 żetonów odkryć. Każdy z graczy otrzymuje 5 kart i zestaw pasujących żetonów stacji kosmicznych i odkryć. Teraz pozostaje nam wybrać rozpoczynającego i możemy ruszać na wyprawę. Zanim przejdziemy do zasad, zobaczcie, jakie opcje dają nam karty, bowiem dobre rozwiązanie nimi na ręku stanowi klucz do wygranej, mimo że ich dobór jest już losowy. Na każdej karcie znajdują się dwie cyfry w różnych kolorach. Ogólnie mamy ich 3. Niebieskie dają nam możliwość przeniesienia się na planetę z tym samym numerem. Zielona pozwoli nam dokonać odkrycia na planecie, na której jesteśmy, a dwie pomarańczowe karty zagrane na raz umożliwią nam budowanie stacji kosmicznej. Z gry wyjdzie Wam, po co to robimy, tak więc zobaczcie, jak się podbija kosmos. W grze mamy 6 akcji do wyboru. Po wykonaniu jednej z nich kolejka przechodzi na następnego gracza i tak do momentu odsunięcia kilku żetonów w przestrzeni kosmicznej. Pierwszą z możliwych akcji jest dobranie kart do 5 na ręku. Przed tym doborem możemy odrzucić dowolną liczbę kart z ręki. Kosmiczne skoki to druga akcja. Zagrywamy kartę z niebieską taką cyferką i trafiamy tam, gdzie ma ona odpowiednik na planecie, czyli na przykład tutaj. Skoki możemy wykonywać również jako trzecią akcję, ale na planety leżące obok tej, na której aktualnie się znajdujemy, nie zagrywając żadnych kart. Różnica polega na tym, że zagrywając karty do skoków, korzystamy z kosmicznych wrót, co sygnalizujemy położeniem znacznika na nich. Jest to o tyle ważne, że ten, kto ma ich na końcu gry najwięcej, dostaje za to najwięcej punktów. Czwarta akcja to skanowanie, gdzie będziemy musieli wysilić naszą pamięć. Kiedy nasz statek znajdzie się na planecie i mamy kartę z taką zieloną cyfrą tutaj temu odpowiadającemu, możemy oczywiście ją zagrać i poskanować planetę. Technicznie wygląda to tak, że bierzemy cały plik żetonów odkryć i przeszukujemy, nie pokazując oczywiście nikomu. Wybieramy jeden dowolny, czyli załóżmy, nie wiem, po głębokim przeszukaniu wybrałem sobie ten, wydzielamy go ze stosu i kładziemy obok planety ze znacznikiem naszym na nim. Przedostatnią z możliwych akcji to budowanie stacji kosmicznej. Gracz, który to robi, musiał skanować planetę choć raz. W tym celu zagrywa dwie karty z pomarańczowym otokiem i stawia swoją stację badawczą. Może zagrać również taką pomarańczową kartę ze znakiem zapytania, która robi za Jokera. Stacja badawcza to jest oczywiście znacznik, tylko w tym momencie odwrócony. No i zbudowaliśmy stację badawczą. Ma teraz możliwość wzięcia pliku żetonów odkryć i wybrać dowolny z nich i zabrać dla siebie z tego jeszcze zagrytego pliku. Ostatnią czynnością, którą wykonujemy w tym kroku, jest zabranie żetonów odkryć przez tych, którzy skanowali już tę planetę. Planety, na której została zbudowana stacja kosmiczna, nie możemy już skanować. Ostatnią akcję możemy przeprowadzić tylko na planecie, gdzie znajduje się stacja kosmiczna. Daje nam możliwość bez zagrywania kart wzięcia jednego żetonu, odkrycia i tyle. W momencie, kiedy przeszukując plik w wyniku tej lub poprzedniej akcji nie znajdziemy niczego poza żetonami kosmicznej przestrzeni, czyli czegoś takiego, musimy je odkryć i położyć obok planety. Odkrycie kilku z nich w liczbie różnej dla różnej liczby graczy kończy grę i w dość pokrętny sposób podliczamy punkty. No to podliczanie punktów. Dla najczęściej korzystających z bramy czeka punktowa nagroda. Pierwszy dostaje 9, drugi 6, no i tak dalej. Macie wszystko rozrysowane. Za zbieranie minerałów otrzymujecie punkty według wzoru minerału, którego macie najwięcej, mnożone przez wszystkie, jakie macie. Punkty za kosmitów, których są tylko 2, a nie 4, jak w przypadku minerałów, liczycie tak samo. Za parę próbek dostajecie 7 punktów, a im więcej wody uzbieracie, tym więcej dostaniecie również punktów. Medale warte są po 3 za każdy. Uff, koniec. Na początku wydaje się to skomplikowane i trzeba to pamiętać, żeby jakoś wyjść z twarzą w tej grze, a nie zbierać co popadnie, ale chyba warto. Wiecie, przygotowując się do każdej recenzji, siadam ze swoimi znajomymi i namawiając ich lub czasami grożąc, zasiadamy do tego tytułu, który aktualnie mam na tapecie. W tym wypadku było to Space Mission i raczej specjalnych problemów z namówieniem ich na ten tytuł nie miałem, ponieważ klimat, jak również wydanie zainteresowało, kolejne zainteresowanie, że tego nie ma u nas, no to tym bardziej siedliśmy, gramy, prawda? Pierwsza partia, niewiele osób cokolwiek z tego zrozumiało, no to kolejny pozytyw, jak było kompletna kicha, to nikt by nie chciał drugi raz to zagrać. Dobra, gramy jeszcze raz. No i skończyło się w końcu na 5 czy 6 partiach, teraz nie pamiętam. Opinie potem były dość różne, ale raczej na plus nastawione. Potem sprawdziłem, co myśli o tym społeczność międzynarodowa. No i nagle okazało się, że Space Mission jest może już nie tak oceniane jak przez nas, tylko raczej dość mało sympatycznie. Właśnie dlatego, że zarzuca się jej dość dużą losowość, zarzuca się jej dość dziwne wydanie. Tego kompletnie nie jestem w stanie zrozumieć. Jak również to, że sama gra jest nudna, są pewne zacięcia, czego ja kompletnie nie uświadczyłem, ale dobra, może takie rzeczy się zdarzyły. Wydaje mi się, że Space Mission jest taką zwykłą, prostą, solidną pozycją, bez jakichś specjalnych fajerwerków, bez jakichś nadzwyczajnych mechanik, ale naprawdę można sobie przy tej grze usiąść, troszkę pogłówkować, poćwiczyć sobie pamięć, no i przyjemnie spędzić czas z przyjaciółmi. Stąd daję tej grze, nie wiem, 3+, no ewentualnie 4 mniej, bo naprawdę sobie na to wszystko zasłużyło. Do następnego razu. W następnym odcinku zobaczycie najwyżej nakręconą w Polsce, a może i na świecie wideo recenzję gry właśnie o wspinaczce, czyli K2. Zapraszam do oglądania, subskrybowania i do głosowania na najlepszą 50 gier. Do zobaczenia i jak stamtąd zejdę.